Ponieważ on tak postanowił. Wiele lat temu, po tym jak pan BN skończył głosić kazanie, pewien młody człowiek stanął przed nim i powiedział: słyszałem pana kazanie 3 razy i nie obchodzi mnie ani pan, ani pańskie kazania, chyba że powie mi pan, dlaczego Bóg pozwolił na grzech. Zrobię to z przyjemnością, brzmiała natychmiastowa odpowiedź. Ponieważ tak postanowił. Młody człowiek, najwyraźniej zaskoczony, stał bez słowa, a pan BN ponownie odpowiedział: ponieważ on tak postanowił. A jeśli nadal będziesz kwestionował i krytykował Boże postępowanie oraz arogancko twierdził, że jesteś mądrzejszy od Jego słowa, powiem ci jeszcze coś, co Bóg uczyni. Pewnego dnia wtrąci cię do ognia piekielnego. Nie ma sensu, byś sprzeciwiał się swemu Stwórcy, nie możesz mu się oprzeć. Ani twoja opinia o nim, ani twoje bluźniercze opinie o jego postępowaniu w najmniejszym stopniu nie zmniejszą bólu twojego wiecznego potępienia, które, powtarzam, z całą pewnością będzie twoim udziałem, jeśli będziesz kontynuował swoją obecną postawę. W czasach apostoła Pawła byli tacy pytający jak ty i jak apostoł im odpowiedział? Ależ nie, człowiecze, kim ty jesteś, że sprzeciwiasz się Bogu? Tak mówili do Rzymian 9, rozdział 20, werset. Młody człowiek przerwał panu BN i zapytał, czy w Biblii jest taki tekst? Tak jest, brzmiała odpowiedź, w 9 rozdziale listu do Rzymian. Polecam ci, abyś poszedł do domu i przeczytał ten rozdział, a kiedy już go przeczytasz i zobaczysz, jak Bóg rości sobie prawo do czynienia wszystkiego, co zechce, nie pozwalając stworzeniu powiedzieć do Stwórcy, dlaczego mnie takim uczyniłeś, pamiętaj, że oprócz przyzwolenia na grzech jest jeszcze jedna rzecz, którą Bóg postanowił uczynić. Bóg postanowił posłać Jezusa z własnej woli, z własnej wolnej i suwerennej łaski Bóg dał swojego jednorodzonego Syna, aby umarł za grzeszników. Także chociaż są oni grzesznikami i uczynili rzeczy godne śmierci, żaden z nich nigdy nie zostanie wrzucony do piekła za swoje grzechy, jeśli przyjmie Jezusa jako swojego jedynego Zbawiciela, uwierzy w Niego i spocznie w Jego Słowie. Nie mam teraz czasu, by mówić wam więcej. Inni czekają na mnie. Idź do domu, rozważ to, co ci powiedziałem i niech Bóg, Święty Duch, pobłogosławi to przez wzgląd na Jezusa Chrystusa. Rozmowa ta miała miejsce w niedzielę wieczorem. W następny piątek pan BN siedział w salonie przyjaciela, kiedy powiedziano mu, że przyszedł młody człowiek, który chce z nim porozmawiać. Kiedy młody człowiek wszedł, powiedział: czy pamiętasz tego młodego człowieka, który w niedzielę wieczorem prosił cię, abyś mu powiedział, dlaczego Bóg pozwolił na grzech? Tak, doskonale. Cóż, proszę pana, jestem tym młodym człowiekiem, a pan powiedział, że Bóg zezwolił na grzech, ponieważ tak postanowił, i powiedział mi pan, żebym poszedł do domu i przeczytał 9 rozdział listu do Rzymian. I powiedział mi pan również, że Bóg postanowił posłać Jezusa, aby umarł za grzeszników takich jak ja. Zrobiłem to, co mi powiedziałeś, a potem upadłem u stóp Boga i poprosiłem Go, aby przebaczył mi moje grzechy, ponieważ Jezus umarł za mnie, a On to zrobił. I teraz jestem szczęśliwy. Och, taki szczęśliwy, chociaż diabeł wciąż przychodzi czasami, by kusić mnie moimi starymi myślami i pytać mnie, jaki mam powód, by myśleć, że Bóg mi przebaczył. Zawsze udawało mi się go odgonić, mówiąc mu,
że nie chcę oceniać rzeczy według własnego rozumu, ale według Słowa Bożego i że jedynym powodem, dla którego wiem, że mi przebaczono, jest to, że ze względu na Chrystusa Bóg postanowił mi przebaczyć. Twarz młodego człowieka promieniała radością i pokojem. Pierwszą lekcją, jakiej grzesznik musi się nauczyć, jest zaufanie Panu, a nie własnemu zrozumieniu. Zaufanie Bogu nie tylko w tym, co rozumie i co jest wyjaśnione, ale także w tym, czego nie rozumie i co nie jest wyjaśnione. To jest wiara, a taka wiara czci Boga i zbawia duszę. Jest to przyjęcie Królestwa Bożego jak małe dziecko. A jeśli nie przyjmiemy Królestwa Bożego jak małe dziecko, nie możemy do Niego wejść. Jezus był i jest wyborem Boga. Czy On jest Twoim wyborem? Czy wybrałeś z Bogiem, czy przeciwko Niemu? Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.